Dziś zabieram Was na jedną z najlepszych tras rowerowych w Polsce. Szlak dawnej kolejki wąskotorowej biegnący przez Dolinę Baryczy nazywany jest Dolnośląską Krainą Rowerową i nie ma w tym ani grama przesady. Jest to raj dla rowerzystów. Asfaltowe, idealne wręcz ścieżki rowerowe przez piękne lasy przeplatają się tutaj z wymagającymi podjazdami, wyboistymi drogami przez pola i błoto. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. A dla mnie to pierwsza taka długa wycieczka na moim nowym rowerze. Opowiem Wam o moich wrażeniach z przysiadki z 12-letniego ciężkiego trekkinga na nowego gravela. Przede mną spory dystans, bo aż 100 km. A całą trasę zaczynamy na dworcu kolejowym w Żmigrodzie, dokąd można się dostać chociażby pociągiem z Wrocławia. Rowerek gotowy, dotarł cały. Wyruszamy w trasę. Przejechałem dosłownie 2 km i już jestem w niebo wzięty po prostu tą ścieżką, tą okolicą, tym zapachem świeżego deszczu, świeżej burzy, która tędy przeszła. Jest idealnie. Powiedzieć, że jedzie się tu jak po maśle po prostu. Płasko, piękna ścieżka rowerowa. Tutaj w ogóle ścieżka rowerowa jest lepsza niż droga dla samochodu. Piękna okolica, te wszystkie drzewa tutaj pachną, bo po prostu człowiek się czuje jakby był nad morzem dosłownie. Pogoda dzisiaj mega dopisuje i ja jestem w niebo wzięty. No, w końcu jakiś gravelek, a nie ciągle po asfalcie i betonie. Od razu trochę średnia spadnie, ale to nieważne. Ważne, że jest frajda. Jest i bardzo dużo. Normalnie uśmiech nie schodzi mi z twarzy po prostu. Właśnie po to kupiłem gravela, żeby po takich drogach jeździć, a nie tam po asfalcie. Jest niesamowite, jak szybki ten rower jest w porównaniu do poprzedniego. I to nie chodzi tylko o jakieś takie, wiecie, V-maxy i... inne tego typu rzeczy. A nawet właśnie podjeżdżając pod górkę czy coś takiego, to czuć tą różnicę.
Oczywiście to jest lżejszy rower z lepszym napędem i po prostu nawet zdobywanie górek jest proste. Tutaj wjechałem sobie na jakieś takie leśne trakty. Powiem wam, że cieszę się, że kupiłem gravela i mogę jeździć po takich miejscach. No bo wcześniej ta ścieżka to była taka głównie jednak szosowa i miałem takie poczucie, że w sumie mogłem szosę kupić. Jeszcze by mi się szybciej jechało po tych asfaltach, ale tutaj tak naprawdę dopiero czuć zalety jednak tej grubszej opony i w ogóle wszystkiego. Ja to bardzo sobie cenię, bo ja kocham takie tereny leśne właśnie. Wolę o wiele to niż drogi i ścieżki. Wiecie co, miałem wam właśnie mówić, że w porównaniu do mojego starego roweru, który by niby miał amortyzatory i tak dalej, to by człowiek myślał, że może szybciej jechać po takich właśnie leśnych drogach. A teraz jadę zdecydowanie szybciej, mogę jechać zdecydowanie szybciej. Tylko właśnie najgorsze jest to, że nie chcę, bo to jest tak ślicznie. Człowiek ma ochotę po prostu jechać sobie powolutku i podziwiać. No przecież kurde, zobaczcie to. Kupując gravela byłem święcie przekonany, że będzie mniej wygodnie na gravelu. Postawa inna, inne ułożenie rąk, brak amortyzatora przedniego, brak amortyzowanej sztycy. Że to wszystko przyczyni się do tego, że będzie mi się mniej wygodnie jeździć na rowerze. A jednak powiem wam szczerze, że nie masz takiej różnicy. Że ta grubsza opona trochę rekompensuje brak amortyzatora i tak naprawdę nie jeździ się jakoś o wiele gorzej niż wcześniej. Nawet po jakichś takich dziurach i wertepach. Powiem wam, że to jest dopiero chrzest bojowy dla tego gravela. Z tego on to przeżyje cały, to będę pod ogromnym wrażeniem. O kurwa, oła. Jedyne co czuję, to różnicę w siedzeniu. Jednak tutaj te siedzonko jest o wiele twardsze, jest, ma inny kształt i czuję różnicę. Nawet w spodenkach rowerowych nie jest to ten sam komfort. Ale przede wszystkim największą różnicę, jaką czuję, to to, że w końcu nie mam poczucia, że rower mnie ogranicza. Tutaj czuję, że naprawdę ten rower pozwala mi na wiele i mogę wiele z niego wyciągnąć. Tylko ograniczeniem teraz jestem ja. Moja siła, moja kondycja, mój zapał. Gdzie wcześniej czułem, że naprawdę mogłem więcej, tylko już ten rower nie pozwalał mi na to. Tutaj jak chcę się rozpędzić, wiem, że ten rower mi to daje, że on mi to umożliwia. I to jest najfajniejsze. To jest właśnie najfajniejsze. Powiem wam, że trasa przepiękna, ale wyboista. Się zastanawiam, czy to jest na pewno trasa na gravela, ale jak na razie daję radę. No ładnie w tym miliczu, ładnie. Ładnie bardzo. Po jednej stronie jeziora stawy, po drugiej stronie jeziora stawy. Ale przypiję. Jest
zostało mi ostatnie 11 km. Powiem wam, że mimo tego, że czuć, że ta burza zaraz przyjdzie i że jestem już zmęczony, jestem głodny i w ogóle wszystko, to tak mi się nie chce wracać. Tak mi się tu spodobało, że najchętniej zostałbym i jeszcze sobie pojeździł. Myślę, że to była bardzo dobra pierwsza dawka Doliny Baryczy. Na pewno tutaj wrócę, pojadę inną trasą, zobaczę inne rzeczy, bo jest tutaj co oglądać, a ja jestem zakochany od pierwszego wejrzenia. I z tego właśnie mostu, proszę państwa, jakieś 6 godzin temu zaczynaliśmy tą podróż. Finalnie wyszło 4 godziny jazdy i 97 km. Czas do domu.